Proszę Państwa, to jest cykl w labiryncie świata. Nasza uczelnia, to jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie, organizuje od 10 lat takie dwa cykle. Jeden cykl Wielkie Pytania w Nauce, często to się odbywa w Filharmonii. No i dzisiaj jesteśmy w Teatrze Wandy Siemaszkowej i gościmy znakomitych gości, mianowicie bohatera dzisiejszego wieczoru, pana profesora Pawła Januszewicza, profesora medycyny. Witam serdecznie. Pan profesor jest kierownikiem Katedry Chorób Cywilizacyjnych Medycyny Regeneracyjnej w naszej Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Był wieloletnim dyrektorem Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. Można powiedzieć współzałożycielem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i z autorem ponad 130 publikacji naukowych. No i współtworzył również Wydział Medyczny i chyba Szpital numer 2 w Rzeszowie. Także człowiek, który również dla Rzeszowa zrobił bardzo wiele. Może siedzą na sali owoce pracy. Są tutaj, są. Ja się nie przedstawiłem, bo zakładam, że część z Państwa mnie zna, ale ja jestem, nazywam się Wergiliusz Gołąbek i jestem pracownikiem tejże uczelni Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i jest... No już nasz przyjaciel uczelni, pan redaktor Wojciech Bonowicz, poeta. Witamy bardzo serdecznie. Z autorem wielu tomów poetyckich. Jest szefem Rady Programowej Dni Tischnerowskich. No jest dyrektorem Instytutu Myśli Józefa Tischnera i autorem wspaniałej biografii zresztą księdza profesora Tischnera. Życzę Państwu ciekawego, miłego wieczoru. Dziękuję bardzo i zapraszam pana profesora. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przede wszystkim chciałem na początku podziękować uczelni za możliwość dzisiejszego wystąpienia. Rzeczywiście od ćwierć wieku przyjeżdżam tutaj z Warszawy dwa razy w miesiącu. Ale muszę powiedzieć, że no, moje szczególne podziękowania są skierowane na ręce władz uczelni, nie tylko za to, że dzisiaj mogę o tym mówić, ale że jest to możliwość takiej mojej najkrótszej recenzji uczelni Wyższej Szkoły Zarządzania i Informatyki. Mianowicie od prawie ponad 7 lat już jakoś tutaj współpracuję z uczelnią i muszę powiedzieć, że tak dynamiczny rozwój i tak niesłychane rzeczywiście postawienie na młodzież zwłaszcza jest dla mnie czymś fantastycznym i jeszcze raz dziękuję za taką możliwość. No cóż, muszę to zrobić, przepraszam. Proszę Państwa, na samym początku myślę, że pozwolę sobie powiedzieć, że ta prezentacja nie została przygotowana przy użyciu sztucznej inteligencji. Czyli krótko mówiąc, jest to wyłącznie moja własna intelektualna twórczość. No i proszę Państwa, to jak gdyby ten dzisiejsze spotkanie będzie poświęcone tematowi, który wybuchł mniej więcej rok temu. No i rzeczywiście takich powstaje parę pytań. Jest, jak gdyby z mojego prywatnego punktu widzenia, jest to takie bardzo proste pytanie, czy coś, o czym się pisze w najlepszych czasopismach naukowych świata, coś, co tak chyba naprawdę od pewnego czasu i tak używamy w codziennej praktyce medycznej, czy to jest coś, co no właśnie należy się bać, tak jak ten pies boi się święconej wody. No bo szczerze mówiąc, nie wiadomo, co to jest tak naprawdę w dzisiejszych czasach. O tym się dużo mówi, ale czy ten lęk jest uzasadniony, czy nie? Sami Państwo osądzą po, że tak powiem, po moim wykładzie. No i oczywiście w czasie pytań zachęcam do takich najbardziej stawiania trudnych pytań, bo jest wiele rzeczy, które rzeczywiście wymagają takiego podkreślenia, szczególnie w sensie praktycznym.
Właściwie dlaczego ja wymyśliłem ten temat i tutaj wspólnie żeśmy doszli do punktu, w którym jesteśmy tutaj dzisiaj i mówimy o tej sztucznej inteligencji. Ja mam 9 wnucząt, 8 chłopaków, 1 dziewczynę. I dla mnie osobiście jest to dosyć ważne, czy to, przepraszam bardzo, czy to jest jak gdyby pewnego rodzaju, no właśnie, rzecz, która będzie dotykała moich wnucząt. I czy ja już dzisiaj, mimo że jestem w wieku 65+, czy ja muszę też jednak aktywnie patrzeć, co dzieje się w tym temacie? No bo wnuki wnukami, ale ja też muszę wiedzieć nawet, co im powiedzieć na ten temat, już pomijając kwestię tego, że jest to no nie tylko medycyna. Czyli jeszcze raz, tutaj zrobiłem zdjęcie w tym roku w Krynicy Morskiej. Czy to rzeczywiście znaczy, że to jest jakiś straszliwy smok, który nam zagraża? Jeden, tutaj już drugi się czai. Czy to jest coś złego, czy to jest coś dobrego? No. Tak naprawdę zamiast wstępu to trzeba podkreślić, że to jest nowa rewolucja przemysłowa. To rzeczywiście jest faktem. Tak jak kiedyś był kolej, ludzie uciekali, bo się krowy nie miały mleka, jak jechał parowóz. No to coś podobnego zaczyna to rzeczywiście wyglądać w codziennym życiu. I teraz te właśnie nasze obawy takie, które zwłaszcza dla osób, które to głębiej jakoś w to wchodzą, czy to przypadkiem jest rzeczywiście coś, co służy nam, czy też to żyje własnym życiem i czy to nie jest coś groźnego. Zasadnicze pytanie, czy jest to utopia, czy też niebezpieczna rzeczywistość codzienna. No i tak naprawdę, okej, no krótko mówiąc właśnie, czy jest to sytuacja, w której możemy bać się tego, że jakiś system generuje nam sytuację, w której prawda jest nierozróżnialna od fikcji. No, że rzeczywiście nie wiadomo, o co chodzi. Tutaj jest jeden z wielu dowodów na to. To jest jeden z najlepszych czasopism na świecie, Proceedings of National Academy of Science. I tutaj z zeszłego roku, kiedy właśnie ten szał sztucznej inteligencji wybuchł, czy to jest rzeczywiście, my wiemy, o co chodzi, czy nie bardzo. No i tutaj informatycy, którzy oceniają sztuczną inteligencję rok temu, już wtedy mówili, że jest jakieś czarne pudełko sztucznej inteligencji i nie bardzo wiadomo, jak to działa. Czyli jeżeli twórcy właściwie wyprodukowali coś, co jest poza zasięgiem ich działania w niektórych sytuacjach, no to rzeczywiście chyba sytuacja jest niekoniecznie najlepsza. No teraz, żeby Państwu przybliżyć, jak ja rozumiem sztuczną inteligencję, tu posłużę się oczywiście takimi przewodnikami, które w wielu sytuacjach możemy sobie obejrzeć w naszej prasie, w naszych materiałach godnych zaufania, ale również w prasie takiej najwyższego lotu. Tutaj Państwu pokazuję, no taki jeden z wielu, Washington Post, no na pewno tam jest bardzo ciekawy podtytuł, nie wiem, czy Państwo widzą, że demokracja, że prawda i demokracja są związane ze sobą, takie motto Washington Post, że demokracja ginie w ciemności. No cóż. Teraz, czy ta sztuczna inteligencja to jest, przydaje nam światła, czy też nie? No sami Państwo ocenią, prędzej czy później. Definicja takie najbardziej popularne, które tutaj używamy, jeżeli mówimy w ogóle o sztucznej inteligencji w życiu codziennym, to po pierwsze jest tak, że nie ma jednej definicji. I tutaj widzimy, że taka najprostsza definicja, którą mogę powiedzieć swoim wnukom, to jest właśnie jak gdyby tutaj wytłuszczona, że jest to po prostu nauka o komputerach, która skupia się na tworzeniu i uczeniu maszyn do wykonywania inteligentnych zadań. Czyli czegoś, co gdyby wykonywali to ludzie, to nazywalibyśmy to inteligencją. No cóż, to jest taka dosyć ogólna definicja. No i powoli zmierzamy do tego, jak to się ma w ogóle do tego, co my rozumiemy jako sztuczną inteligencję w medycynie. Czyli do tej pory, jak widać, to było narzędzie do wykonywania analiz, czyli krótko mówiąc, jakieś kolejne narzędzie używające matematyki, metod statystycznych, kombinatoryki i tak dalej, i tak dalej. I to narzędzie po prostu pozwalało wykrywać określone wzorce i przewidywać na podstawie oceny gigantycznych zbiorów danych, no jak gdyby odpowiedź na pytanie, które zadawaliśmy my,
Jako kierownicy projektu, jako badacze i jak ja, na ogół wychodziło tak, że częściowo te pytania były, jeżeli pytania były dobrze sformułowane, to i odpowiedź zadawała badaczy. Natomiast jak zawsze w naukach komputerowych, jeżeli gromadzimy dane, które są niskiej jakości, no to i na końcu otrzymujemy produkt, który rzadko kiedy nas satysfakcjonuje. No aktualnie, czyli ta Artificial Intelligence, AI, sama generuje pewne rzeczy przypominające ludzką kreatywność. I to jest właśnie ta zasadnicza różnica. To widać również w medycynie, o czym za chwilę. Jeszcze bliższe jak gdyby spotkanie państwa ze sztuczną inteligencją wymaga pewnych takich podstawowych słów. Przede wszystkim właśnie znowu mamy taką zasadniczą konstatację, że sztuczna inteligencja jest niczym bez danych. No i to jest cały czas nasza jedyna linia obrony, ale jednocześnie źródło największych zagrożeń. Używamy różnego rodzaju definicji, na przykład chatbot, czyli coś, co w tej chwili jest tłumaczone najprościej jako tak zwany natychmiastowy komunikator i on używa Large Language Models, czyli LLM, czyli są to sztuczne sieci neuronalne, które uczą się pisać i mówić z użytkownikiem. Czyli chatbot używa pewnego systemu, który jakoś tam przypomina pracę ludzkiego mózgu. Oczywiście znowu, żeby to wszystko jakoś tam działało, trzeba nakarmić to cały system gigantycznymi ilościami danych. No i system znajduje statystycznie najbardziej zbliżone do siebie zależności pomiędzy słowami. W związku z tym znajduje wzorce i imituje mowę, no bo to jest komunikator, imituje mowę ludzką, ale nie potrafi interpretować znaczeń. I to jest pewnego rodzaju właśnie takie tutaj dosyć ważne zastrzeżenie. Kreatywność tego systemu zależy od właśnie umiejętności najlepszego znalezienia, najlepszego wzorca. I jeszcze raz, proszę Państwa, przypominam i będę to w kółko czynił, że eksperci nie do końca wiedzą, jak to tak naprawdę działa. No cóż, sztuczna inteligencja uczy się sama. I tutaj jest jeden z takich ostatnich przykładów, no te najlepsze czasopisma na świecie, naukowe, tak Nature, właśnie poświęcają temu ogromną ilość uwagi od mniej więcej kilkunastu miesięcy. Jak Państwo widzą, tutaj jest jakieś takie małe dziecko, rok, półtora, które ma na głowie kask i kamerkę, która zbiera dźwięk i obraz z otoczenia. I system jest podłączony oczywiście bezprzewodowo do właśnie wielkich komputerów, które zbierają informacje, w jaki sposób dziecko się rozwija. I jak zaczyna mówić, jak zaczyna postrzegać rzeczywistość dookoła i tak dalej. No cóż, ja mam dwie, jak gdyby w dwóch obszarach działam. Jestem pediatrą i jestem też psychiatrą dzieci i młodzieży. No i tutaj od razu muszę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia tego typu uczenie się sztucznej inteligencji napotyka na zasadnicze problemy. Jednym z głównych jest to, że nie ma praktycznie dwóch dzieci, które rozwijają się według takiego samego wzorca. Nawet bliźniaki jednojajowe mają jakieś drobne różnice w rozwoju intelektualnym i w rozwoju fizycznym. No i to, że na pierwszy rzut oka ich nie możemy rozróżnić, to już na przykład psychiatra czasami ma pewnego rodzaju takie dosyć jasne punkty, które potrafią rozróżnić dziecko Krzysia od Józia. Tutaj, jak widać, ta sztuczna inteligencja uczy się, jak dziecko zaczyna mówić, jak zaczyna chodzić i tak dalej, ale proszę też pamiętać, że dzieci mają szeroką normę rozwojową. To jest codzienność dla każdego lekarza pediatry, że no jedno dziecko zaczyna mieć zęby tam powiedzmy w siódmym miesiącu, a drugi ma pierwszy ząb około dziesiątego. No oczywiście rodzice są przerażeni, że dlaczego około dziesiątego czy dwunastego pierwszy ząb, ale prędzej czy później okazuje się w większości wypadków, że to po prostu jest właśnie szeroka norma rozwojowa. I teraz, żeby ta sztuczna inteligencja się nakarmiła tymi danymi, to jednak trzeba mieć koszmarne ilości danych, żeby no właśnie jakoś to móc zinterpretować. Wydaje mi się, że ta pokazana tutaj przez czasopismo Nature metoda uczenia się sama z siebie sztucznej inteligencji, jak człowiek się rozwija, jest chyba z punktu widzenia mojego zawodowego, no jest pewnym bardzo dużym uproszczeniem, które oczywiście niesie ze sobą bardzo duże zagrożenia.
No, sztuczna inteligencja może, w tej chwili już wiemy, że te systemy, naśladując pracę neuronów w naszym mózgu, no rzeczywiście w niektórych aspektach ona zaczyna być niepokojąco podobna do tego, jak my na co dzień funkcjonujemy. No tu widać, że najnowsze jakieś tam badania pokazują, że sztuczna inteligencja może lepiej zapamiętać treści, jeśli naśladuje ludzki sen. To jest oczywistość dla nas, lekarzy, psychiatrów, że w czasie snu zarówno dzieci, jak i dorośli w jakiś sposób porządkują informacje w mózgu, pamięć świeża, pamięć ta głęboka i tak dalej, tam cokolwiek, jakkolwiek to nazwiemy, rzeczywiście wymagają dobrego snu. Dobry sen dla człowieka jest bezcenny. No i bardzo duża liczba przypadków w moim gabinecie to właśnie to, że dzieci zamiast spać, no, siedzą przed laptopem albo przed smartfonem. Niedawno miałem pacjenta tutaj z Podkarpacia, który wylądował w szpitalu z powodu drgawek. Bardzo dobrzy lekarze w szpitalu w Krośnie słusznie postawili diagnozę, że to, co ja rozpoznałem, że chłopiec miał depresję, to jedno, ale to, że on oglądał 32 godziny bez przerwy obraz w swoim smartfonie, nie jedząc, nie śpiąc i nie pijąc, no 32 godziny właśnie nie spał. No cóż, wtedy rzeczywiście organizm może się zbuntować i są na przykład drgawki. Teraz jak gdyby pewnego rodzaju takim, cały czas my staramy się odpowiedzieć na to pytanie, czy ta sztuczna inteligencja, ona rzeczywiście w jakiś sposób podąża w kierunku nierozróżnialności jej działalności od ludzkiego umysłu. I mają tu Państwo dowód na to, że no, ładnych parę miesięcy temu, w lipcu zeszłego roku, po raz pierwszy się ukazała publikacja, że sztuczna inteligencja złamała test Turinga. Kto to był Turing? Turing to był taki geniusz matematyczny, który w latach 50. właściwie położył podstawy pod rozwój informatyki i komputerów. I on już wtedy, w latach 50., czyli 70 lat temu, przewidział, że będzie taka możliwość, że maszyny przez niego projektowane w pewnym momencie zaczną się upodabniać w swoich czynnościach do czynności ludzkich. I test Turinga polega na tym, że siedzą bezstronni sędziowie i, że tak powiem, są pewne takie boksy, w których nie wiadomo, czy siedzi człowiek, czy siedzi maszyna, i sędziowie zadają pewne pytania, i jeżeli sędziowie nie są w stanie powiedzieć z tych pięciu kabin, gdzie siedzi człowiek, a gdzie siedzi maszyna, wtedy test Turinga jest pozytywnie zdany, czyli maszyna zachowuje się jak człowiek. To taki wielki skrót oczywiście, bo tam jest wiele dyskusji na ten temat, ale krótko mówiąc, test Turinga, sztuczna inteligencja już zdała pozytywnie. No więc właśnie. Z całym naciskiem pragnę podkreślić, że już dziś widać, że jest bardzo wiele problemów. I znowu, my żeśmy sobie powiedzieli na samym początku, że właśnie trzeba gigantycznych zasobów danych i sztuczna inteligencja jest niczym bez tych danych. Jeżeli te dane są w cudzysłowie fałszywe, no to właśnie odpowiedzi na nasze pytanie mogą też być fałszywe. Co więcej, może się pojawić dezinformacja, może się pojawić tak zwane uprzedzenie, na przykład w amerykańskiej sztucznej inteligencji. Jeżeli zapytamy chatbota, jak wygląda kryminalista, natychmiast pojawia się obraz murzyna, czyli Afroamerykanina. W związku z tym, no właśnie to jest typowe, że sztuczna inteligencja w Ameryce jest karmiona, że tak powiem, treściami amerykańskimi. No, te bias, czyli uprzedzenia, to właśnie jest kolejny problem. No, są tak zwane deepfake'i, czyli sztuczna inteligencja może wyczyścić nam konto bankowe, bo jeżeli ja teraz mówię właśnie wykład, to mój głos można sobie świetnie zgrać. Kilka jeszcze moich innych publicznych wystąpień, na przykład w telewizji Polsat News, i mój głos może być generowany sztucznie przez właśnie sztuczną inteligencję, ale przez złych ludzi, którzy ją używają, żeby wygenerować komendę do mojego banku, żeby przelać pieniądze z mojego konta na konto właśnie oszusta. Czyli deepfake'i mogą być w tej chwili i są już bardzo, że tak powiem, w szerokim użyciu, i mówię to specjalnie po to, żeby Państwa uczulić na tego typu na przykład nieprzyjemne zdarzenie.
No cóż, sztuczna inteligencja nie prowadzi gry zespołowej, czyli coś, co my tutaj jak siedzimy jako grupa ludzi, no jednak jakoś nasze interakcje tutaj warunkują to, co państwo myślą o tym wykładzie, co państwo w ogóle zrobią, jak wyjdą stąd i tak dalej. Natomiast sztuczna inteligencja, ona raczej właśnie idzie takimi zadaniami do przodu. Czy to jest dobre, czy nie? No oczywiście, jeżeli zasysamy dane do systemu, które w jakiś sposób właśnie zasysają również nasze problemy, no to tak jak z tym przykładem bias, czyli uprzedzenie, że jeżeli pytamy o kryminalistę, to w Ameryce natychmiast pojawia się Afroamerykanin. Sztuczna inteligencja nie ma ludzkiej czujności, czyli właśnie tego, że na przykład właśnie tutaj od razu przejdziemy do medycyny, no lekarze na podstawie drobnych takich nieobecnych w podręcznikach medycyny różnych gestów, różnych sytuacji, różnych słów, różnych, że tak powiem, nawet zapachu są potrafią jak gdyby od razu postawić rozpoznanie, prawda? No tutaj właśnie sztuczna inteligencja nie ma ludzkiej czynności i na przykład no, niektóre nowotwory, moi koledzy onkolodzy mówią, że to właśnie po zapachu można poznać, jaki to jest rodzaj nowotworu. Czy sztuczna inteligencja to dziś potrafi? No nie. No i co z mojego pulka psychiatrycznego? Sztuczna inteligencja halucynuje. Czyli krótko mówiąc, moja definicja jest taka, podręcznikowa, czyli krótko mówiąc, sztuczna inteligencja spostrzega nieistniejące w rzeczywistości przedmioty, którym towarzyszy błędny sąd realizacyjny. Od złudzeń, czyli czego, że mi się wydaje, ale jednak wiem, że to jest coś, to no, chyba tak nie, od złudzeń różnią się brakiem obiektywnie istniejącego przedmiotu, czyli to, ta twarz za oknem to jednak nie ma tam na pewno twarzy, oraz silnym, niekorygowalnym poczuciem realności spostrzeżenia, czyli no właśnie pacjent, który ma halucynację, on jest przekonany, nie w ogóle żadnych argumentów, tam jest twarz za oknem. No, sztuczna inteligencja potrafi halucynować, według tej definicji, no i tu daje się niestety duży problem, pojawia się duży problem. Gdzie można w tej chwili, jakie są metody oceny jakości pracy w codziennym życiu? Tutaj oczywiście dla pana redaktora, tu jest mój przytyczek, bo to właśnie jest sytuacja, w której sztuczna inteligencja rozkłada się kompletnie, przynajmniej dzisiaj. W Stanach Zjednoczonych komicy prosili sztuczną inteligencję, aby napisały, ta sztuczna inteligencja napisała trochę dowcipów, które mogliby użyć na scenie. No niestety nikt się nie śmiał z tych dowcipów. W związku z tym, no właśnie to jest tak, że to nie, no ja proszę tutaj, daję państwu jako przykład, ja należę do pokolenia Himmelsbacha. Tu mają państwo dowcip, który właśnie jest szeroko znany w mediach społecznościowych. No i czy sztuczna inteligencja jest coś takiego w stanie wymyśleć w Polsce? No chyba raczej nie. Prawda? W związku z tym tego typu sytuacje najlepiej oddają możliwość kreatywności. To jest też sztywne, schematyczne działanie. No, myślę, że poeci też tutaj będą mieli w dyskusji coś do powiedzenia na ten temat, ale tak naprawdę właśnie no, to też jest rodzaj abstrakcji, tak jak humor abstrakcyjny, tak samo i to. No, na koniec jeszcze tych wiadomości ogólnych. Największe koncerny na świecie typu Microsoft, IBM, Google pracują nad tymi systemami, ale prawdziwą perełką jest OpenAI. Firma, która powstała w San Francisco, kilku młodych ludzi w podartych dżinsach i tacy ludzie, którzy no nieszczególnie różnią się od młodzieży tutaj u nas w Rzeszowie, no po prostu sobie usiedli i zaczęli kombinować, co zrobić, żeby te systemy sztucznej inteligencji rzeczywiście zadziwiły świat. No i w ciągu tam półtora roku wybili się na czoło wszystkich, pokonując giganty typu Microsoft i IBM. No i to jest firma, która się dzisiaj liczy najbardziej na rynku, jest najbardziej twórcza i najbardziej taka, na którą warto zwracać uwagę. Tu jest jeszcze właśnie taki mój zasadniczy też podkreślenie, że sztuczna inteligencja jak na razie bazuje na masowej kradzieży. To jest właśnie to, że, przepraszam bardzo, że jak gdyby ten codzienny język, to jest niekomfortowe dla nas, że flagowa technologia jest napędzana przez masowe złodziejstwo, prawda? Bo tak naprawdę zostały spiratowane książki, które napędzają tą sztuczną inteligencję generatywną
I jak gdyby laureaci Nagrody Nobla niekoniecznie są ci żyjący dzisiaj, niekoniecznie są szczęśliwi, czy to w ogóle, że to pewnie nikt ich nie pytał zdania, a te piękne frazy, które ciekną ze smartfona, no to są de facto przetworzonymi myślami i zdaniami, które ci pisarze włożyli jako wkład do naszej kultury światowej. No i te awantury o to, kto włożył, gdzie włożył, jaką treść, w tej chwili są rzeczywiście wyjątkowo ostre, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, bo no, twórcy sztucznej inteligencji zasysają wszystko, nie tylko dane medyczne, o czym za chwilę, ale no właśnie artykuły naukowe, artykuły dziennikarzy, książki, no, praktycznie wszystko. W związku z tym, no zaraz, chwileczkę, no, czy ktoś na to się zgodził, czy nie, no tu mają Państwo kolejne dowody, że to niekoniecznie. No dobra, przechodzimy teraz do właściwego, bo jak gdyby takim najkrótszym przedstawieniu Państwa, jak ja rozumiem, jak ja moim wnukom tłumaczę, co to jest sztuczna inteligencja, no tu mają Państwo, że tak powiem, już przechodzimy do tej części medycznej. To jest tak naprawdę jeden z najszybciej rozwijających się segmentów medycyny i my jako ludzie fachowo pracujący na co dzień w naszym zawodzie powinniśmy wiedzieć, jak to w ogóle o co chodzi. No i wiedzieć, to znaczy znać plusy i minusy. Sztuczna inteligencja w edukacji i w praktyce medycznej jest już od dawna. To może troszkę Państwa zdziwić, ale no, to nie jest tak, że to przynajmniej dla lekarzy jest coś dziwnego. Ja z tym mam kontakt na co dzień, zarówno w nauce, jak i w praktyce. Już od mniej więcej no, początku lat 2005, mniej więcej 2007 w tych granicach. No i żeby to jak gdyby usystematyzować, możemy powiedzieć, że przynajmniej w opiece zdrowotnej, co zresztą jest tutaj właśnie dyskutowane przez no, też najlepsze czasopisma naukowe na świecie, tak naprawdę są trzy epoki tej sztucznej inteligencji w medycynie. No i ta pierwsza, tak zwana AI 1.0, czyli ta pierwsza sztuczna inteligencja, to po prostu był pewnego rodzaju też takie czasy Turinga, czyli zamieniono po raz pierwszy wiedzę medyczną na język matematyki, informatyki. No i to był też to dziwna rzecz, prawda? Bo dawniej lekarz prawdziwie dobrze szanujący zawsze chodził w surducie, a nie w takiej kurce jak ja. On wzbudzał szacunek, bo mówił, opisywał, zachowywał się no właśnie tak zupełnie trochę inaczej. I ta wiedza medyczna nagle zaczęła być jakoś katalogowana i na przykład systemy takie, które my używamy na co dzień, jako tak zwane ICD-10 czy tam ICD-11, czyli International Classification of Diseases, to już jest 10, 11 rewizja, co też pokazuje, że my sami nie bardzo wiemy, czy to wszystko tam jest dobrze pokatalogowane. No, jak gdyby cała wiedza medyczna zostaje zamieniona na cyfry i te cyfry są używane w różnych sytuacjach. Te cyfry, czyli kod danego rozpoznania, no jest pewnego rodzaju podczepiany na przykład pod wyniki badań krwi i tak dalej, czy wyniki badań rezonansu magnetycznego i zaczynamy z tego wyciągać jakieś wnioski. Teraz AI 2.0, to już jest tak zwany etap powyżej tam lat 60., 70., który trwa właściwie cały czas do dziś i to jest nic innego jak klasyfikowanie danych dotyczących wiedzy podstawowej i przewidywania na ich podstawie. Czyli okej, mamy tam powiedzmy Electronic Health Record, czyli każdy pacjent również w Polsce wklepujemy do komputera dane, które można zamienić poza zanonimizowaniem, można zamienić na zbiór cyfr, które jakoś możemy sobie tym żonglować, czyli patrzymy, okej, no pacjent X, prawda, kobieta w takim a takim wieku, takie anomalie, na końcu gdzieś obraz, że to jest rak piersi, no i co się wiąże z tym rakiem piersi? Różnych analiz gigantycznych baz danych z tych Electronic Health Records, czyli elektronicznych baz danych, tak naprawdę możemy sobie stawiać pytania i błyskawicznie już teraz uzyskiwać odpowiedzi. My tak mamy, że właśnie epidemia koronawirusa była taka bardzo ciekawa, bo w cudzysłowie dla nas używających tej AI 2.0, no bo właściwie w ciągu 2-3 miesięcy od wybuchu pandemii, na przykład my psychiatrzy już wiedzieliśmy, że praktycznie co szósty pacjent, który przeszedł COVID, i to niezależnie od tego, czy jako ciężko, czy słabo, czy łagodnie,
Co szósty pacjent, czyli 15%, zawsze miała po COVID-zie zaburzenia neurologiczne i psychiczne. Potem, dlaczego to było możliwe, że już kilka miesięcy po wybuchu pandemii? Dlatego, że właśnie komputery czesały dane w krajach takich jak Ameryka, jak Francja czy Wielka Brytania i tam po prostu błyskawicznie można było zadać pytanie, ok, COVID, neurolog, psychiatra. Pszik. I w ciągu dosłownie kilku tygodni można było uzyskać przekrój tego, co dzieje się w społeczeństwie, w danej populacji. I pytanie, czy COVID wpływa na pracę mózgu? Tak, wpływa. Czyli jest to stan zapalny, bo wirus krąży i robi zapalenie we wszystkich narządach, w tym również w mózgu. Ja przypomnę, że klasycznym objawem COVID-u jest to, że nie było smaku i węchu. To wszystko zawiadują nerwy, które biegną z czaszki. Jeżeli to jest zepsute, czyli nie czujemy smaku ani węchu, to znaczy, że te nerwy są w stanie zapalnym, mózg jest w stanie zapalnym i nie odbiera bodźców, albo te bodźce są źle, że tak powiem, czytane. I to jest właśnie tak, że w ciągu kilku tygodni błyskawicznie my wiemy, że okej, jest pandemia, jakie są konsekwencje. To jest sztuczna inteligencja 2.0. No, od listopada zeszłego roku mamy już coś nowego i to jest właśnie to, czego my się troszkę boimy. AI 3.0, nowe możliwości. To jest sztuczna inteligencja generatywna, czyli ona może wykonywać zadania bez uprzedniego treningu związanego z dostępem do tych gigantycznych baz danych. Czyli krótko mówiąc, ona sama może sobie stawiać pytania, no i sama szukać odpowiedzi. Ale oczywiście widzą Państwo tu na dole, że no tu znowu, jeżeli źle postawimy pytanie, źle wsadzimy dane, no to na końcu mogą być różne nieprzyjemne zagrożenia. No i teraz proszę Państwa, to na dziś sztuczna inteligencja medycyny działa w ten sposób. Po lewej stronie mamy jak gdyby taki najprostszy przykład, w jaki sposób te LLM, czy Large Language Models, czyli te wielkie sieci neuronalne uczące się na gigantycznych zbiorach danych, jak one w ogóle funkcjonują. I tu mają Państwo na górze the pile, czyli stosik informacji na przykład ze świata nauki, prawda? No tu mają Państwo pokazane PubMed, Wikipedia, tam Google Scholar i tak dalej, i tak dalej. Gigantyczne bazy danych, gdzie po prostu badania naukowe no, są dostępne w formie zdigitalizowanej i to są te dane, które mogą być wprowadzane do systemu w odpowiedzi, jak gdyby pytanie, które stawiamy, możemy uzyskać odpowiedź. No oczywiście odpowiedź nie zawsze może być korzystna. No i tutaj po lewej stronie widzą Państwo różne możliwości. Znowu, jak zapytamy i jakie dane, taka odpowiedź. Natomiast po prawej stronie widzą Państwo tak zwane możliwości untuned LLM i tuned instruction tuning. To jest właśnie ten następny etap, że my nie tylko oceniamy zbiory danych, ale już wymuszamy na sztucznej inteligencji odpowiedź na bardzo złożone pytania. No i ja za chwilę Państwu pokażę, w jaki sposób to można zrobić, jeśli chodzi o psychiatrię dzieci i młodzieży, że to jednak nie wygląda wcale różowo i Państwo sami sobie wyciągną wnioski, czy możemy ufać sztucznej inteligencji, przynajmniej psychiatrii dzieci i młodzieży. Tutaj Państwo widzą pewnego rodzaju taki właśnie, znowu to te EHL, czyli Electronic Health Records, czyli no właśnie ciągle to mięso, którym się karmi sztuczną inteligencję. Ale co tutaj jest ciekawe, proszę Państwa, i co zwracam uwagę dla Państwa wszystkich, mam nadzieję, że się nie zwalę. Krótko mówiąc, jest tutaj, proszę Państwa, taka mała rzecz, na którą zwracam uwagę zwłaszcza młodzieży. Expert provided instruction. Czyli sztuczna inteligencja, proszę Państwa, wymaga kogoś, kto właśnie robi tuning, czyli no, tuning samochodu, czyli z mojego malucha mogłem sobie zamiast tam 20 koni, mogłem sobie wygrzebać 30 koni i był to tuning mojego 126P malucha. Czyli takie podkręcenie, takie jak gdyby na no, wzmocnienie działalności. I tutaj, jak Państwo widzą, żeby w ogóle ta sztuczna inteligencja w medycynie pracowała i żeby ten Electronic Health Records, te gigantyczne bazy danych w ogóle jakoś mogły w jakiś sposób odpowiedzieć na pytania, jednak potrzebny jest człowiek. I w związku z tym, tak jak tutaj kiedyś Isaac Babel powiedział, że jeżeli zwalniają
to będą zatrudniać. Czyli teraz głównym niepokojem młodzieży jest to, że sztuczna inteligencja zaczyna wypychać młodzież z rynku. Nie do końca to prawda, dlatego że no właśnie jak widać, przynajmniej w medycynie, jest potrzebny ekspert, który w jakiś sposób tuninguje tą całą wiedzę, tuninguje pytania i sztuczna inteligencja nie może się bez tego odbyć, znaczy nie może żyć bez tego, przynajmniej jeśli chodzi właśnie o medycynę. No i to jest, proszę Państwa, przyszłość dla młodzieży, że właśnie trzeba, dlatego ja to mówię i dlatego moim wnukom jestem raczej spokojny o ich przyszłość, no bo dobrze, no nie będą robiły na przykład grafiki komputerowej, no bo to zrobi lepiej lub gorzej właśnie sztuczna inteligencja. Ale no na przykład w medycynie ta ekspercka wiedza, która w jakiś sposób stuninguje ten cały system, no to właśnie jednak tu jest człowiek cały czas potrzebny. I ta sztuczna inteligencja w medycynie wymaga ludzkiej ręki, żeby zadać pytanie, potem jednak dopracować dodatkowe pytania, żeby ona gdzieś na końcu dała rzeczywistą odpowiedź, w której lekarz czy pielęgniarka będzie czuła się dobrze. Także dla młodych, okej, jedne zawody znikną, ale na przykład taki jest już na horyzoncie. Jak analizujemy tutaj ostatni rok, bo przypomnę, że ChatGPT, czyli właśnie ta firma z San Francisco, ona wybuchła w listopadzie zeszłego roku i od tego czasu jest lawina też w medycynie prac, które oceniają, czy w ogóle da się tą sztuczną inteligencję jak gdyby użyć w medycynie, czy nie. Ja tu pokażę wiele pewnego rodzaju takich prac, które, proszę Państwa, jasno mówią, że dziś właśnie nie da się w żaden sposób prowadzić rzetelnej opieki medycznej za pomocą sztucznej inteligencji. Wiedza lekarza jest niezastąpiona. Ja przypomnę, że to jest tak, że my na co dzień używamy w takim pomocy naszym pacjentom tak zwanej evidence-based medicine, czyli evidence-based medicine, czyli medycyna oparta na faktach naukowych. I to jest właśnie ten pile, który też zasysa sztuczna inteligencja, ale proszę Państwa, niestety jest tak, że to jest tylko 30-40%, że tak powiem, umiejętności lekarza. Większość to właśnie, jeżeli się ma siwe włosy, to jest coś, co tkwi w mojej głowie. To jest nieprzekładalne na język nauki, to jest nieprzekładalne na język nawet edukacji studenta, bo po prostu tych zagadnień jest za dużo, żeby to wszystko się dało w jakiś sposób upchnąć. To jest przy konkretnym pacjencie, konkretne pytania, które wychodzą z mojej głowy, wynikają z mojego doświadczenia. To jest 60% evidence-based medicine, nauka tak, to jest 30-40. Większość doświadczenie. I tego właśnie sztuczna inteligencja nie potrafi i to widać w tych wszystkich lekarskich, nazwijmy tutaj, czasopismach. No oczywiście tam, gdzie jest na przykład jakiś duży zbiór danych, które jak obrazy, jak fotografie, jak zdjęcia rezonansu i tak dalej, no to jest ona bardzo pomocna, dlatego że to jest mechaniczne szukanie miliardów zdjęć, połączenie tego z diagnozą i na końcu, jeżeli mamy zagadkę, to tak jak tu jest przedstawione, możemy pomóc w diagnostyce na przykład rzadkich wad serca, czyli krótko mówiąc, ta sztuczna inteligencja działa skutecznie, jeżeli są tylko jakieś proste zagadnienia, na przykład oparte na analizie na przykład gigantycznych ilości zdjęć radiologicznych albo rezonansu. No i właśnie, w psychiatrii, proszę Państwa, psychiatria to jest tak, że to jest, jak gdyby ja im więcej czytam na ten temat, tym bardziej widzę, że sztuczna inteligencja w psychiatrii to jeszcze długo, długo nie będzie żadnego wsparcia. Co więcej, proszę Państwa, czasopismo Nature, ja już tego tutaj nie pokazuję, ale mniej więcej jakieś 3-4 miesiące temu czytałem, że jest pierwszy udokumentowany przypadek samobójstwa człowieka, który szedł ślepo za poleceniami chatbotu i po prostu miał depresję i jak gdyby chatbot miał go wyprowadzić z tej depresji, no i właśnie skończyło się tragicznie. Pierwszy udokumentowany naukowo dowód na to, że ostrożnie. No tutaj my widzimy, że właśnie tak jak przed chwilą, tam gdzie są gigantyczne zbiory danych, które jakoś tam można, tak jak EKG, prawda, jak rezonans i tak dalej, no to możemy zdjęcia dermatologiczne, czy to rak, czy nie rak,
Jeżeli jest bilion takich zdjęć, to naprawdę bilion diagnoz lub braku diagnoz, to z tego można wyciągnąć bardzo korzystne wnioski. Czyli tak zwane precision medicine. Natomiast, proszę Państwa, w psychiatrii jest zupełnie inaczej. To jest akurat psychiatrii dzieci i młodzieży. No to na co dzień, proszę Państwa, to widać, że dziecko funkcjonuje przynajmniej w trzech obszarach. To jest rodzina, szkoła i tak zwane podwórko, które zostało zastąpione teraz, no właśnie, niestety tym smartfonem oglądanym przez 32 godziny bez przerwy. No, to jest tak, że w tych trzech środowiskach, no to są też dane, które bardzo trudno jakoś przełożyć na język, który pewne niuanse były dla nas, jako dla ludzi, są oczywiste, prawda? Jest jakiś ułamek drgnięcia powieki, jakaś specjalna postawa ciała, którą przy wejściu do mojego gabinetu od razu widać, albo jakiś typ zachowania i tak dalej. To są rzeczy, które oczywiście prędzej czy później da się sfilmować, nagrać i jakoś znowu te gigantyczne bazy danych zrobić, ale na dziś to nie działa, kompletnie nie działa, bo jak Państwo widzą, to nie tylko te trzy środowiska, ale też genetyka, współczynnik inteligencji i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No rzeczy, które to w ogóle, jak to wszystko zebrać? I przy każdym zbiorze jakiekolwiek danych, w przeciwieństwie do tego, co my widzimy we krwi, bo albo jest morfologia 12, albo 12,1, to raczej się nie tego. Natomiast stan psychiczny dziecka może się zmienić w ciągu godziny, pół godziny, prawda? To jest płynąca taka rzeczywistość i nie ma ostrych takich granic, które łatwo byłoby przełożyć na język informatyki. No i tu na końcu widzą Państwo też takie najważniejsza rzecz, która tym wszystkim jest chyba największym problemem, jeśli przynajmniej chodzi o psychiatrię, to jest to, że najwybitniejszy polski psychiatra, to był prekursor w ogóle psychiatrii polskiej, Antoni Kępiński, być może część z Państwa słyszała to nazwisko, on był zwykłym lekarzem, on się nawet nie nazywał sam siebie psychiatrą, ale po prostu tuż po wojnie zajmował się chorobami psychicznymi i napisał kilkanaście przepięknych książek, których każda strona jest do dziś ważna. Lęk, depresja i tak dalej. I on tutaj na końcu właśnie, proszę Państwa, jednej z książek pisze, że potrzeba około roku codziennej obserwacji pacjenta, aby móc postawić diagnozę. No właśnie, ilu pacjentów razy rok? Mnie NFZ, ja pracuję w Centrum Zdrowia Dziecka, też poradnie na normalnej psychiatrycznej na NFZ, to no, mnie NFZ płaci za 3 godziny diagnostyczne, tak zwane, żebym ja dopiero mógł postawić diagnozę. No a to jak się mają 3 godziny do tego? Jaka wiedza jest zgromadzona przez sztuczną inteligencję, na przykład z tych obszarów, w których NFZ w tej chwili funkcjonuje, prawda? Bliska zeru. No i właśnie widać, że te prace naukowe po prawej stronie pokazują jasno, że nie radzi sobie sztuczna inteligencja z klasyczną diagnozą zaburzeń psychicznych, ale co ciekawsze też właśnie gubi się w tej, że tak powiem, całej dodatkowej otoczce psychiatrii, czyli na przykład badania neuroobrazowe. No nie wiem, być może Państwo przed chwilą widzieli w materiałach informacyjnych Neuralink, chip w mózgu, pacjent, który nie rusza, nie mówi, nie jest porażony czterokończynowo, on porusza kursor po ekranie, bo ma wszczepiony chip, który czyta jego intencje. No to jest właśnie to, że to jest akurat straszny marketing wokół tego, ale tak szczerze mówiąc, to mapowanie czynności mózgu, to ja pamiętam, to jest właściwie jeszcze w latach 80. się zaczęło, więc to jest po prostu teraz większa możliwości obliczeniowe rzeczywiście, to jest ta drobna różnica, ale taka w sensie, no właśnie, czy to wszystko, co my widzimy w innych badaniach czynnościowych, czy to się pokrywa z zaburzeniem psychicznym, czy nie? Duże znaki zapytania. No i tu, proszę Państwa, mój przykład. Mój przykład, który sam sobie zrobiłem, żeby Państwa jak gdyby uprecyzyjnić Państwa własny stosunek do sztucznej inteligencji, zadałem chatbotowi pytanie, czy sztuczna inteligencja może cierpieć na niepełnosprawność intelektualną, i tu byłem delikatny, umiarkowanego stopnia. Proszę Państwa, no psychiatrzy dzieci i młodzieży i psychologowie wiedzą, że niepełnosprawność intelektualna może być łagodna, umiarkowana, ciężka. To wszystko się wiąże właśnie najpierw z wykonaniem testu inteligencji, prawda? Czyli musimy zrobić tam jakiś Stanford-Binetta, no tam jest co najmniej kilka tych i gdzieś tam uzyskujemy wynik. Jeżeli to jest powiedzmy 71,
no to tak już tak, no 60, no to właśnie umiarkowane i tak dalej. 120, no to już geniusz i tak dalej, no ale no dobrze, ja zadałem pytanie chatbotowi, żeby sam się ocenił. No i proszę Państwa, ciekaw jestem, czy Państwo, jaką odpowiedź Państwo oczekują? Czy chatbot sam siebie jest w stanie najpierw ocenić inteligencję według jakiejś skali i czy sam z siebie może odpowiedzieć na moje pytanie? To jest właśnie praktyczna próba, jak wygląda, proszę Państwa, tego typu sytuacja. Używamy chatbota do, nazwijmy to, diagnozy psychiatrii dzieci i młodzieży. Jaka jest odpowiedź? Tak, sztuczna inteligencja może być zaprogramowana w taki sposób, aby symulować niepełnosprawność intelektualną. No właśnie to, zaraz, to chyba nie o to chodzi. No, ja chcę uzyskać odpowiedź od, w miarę, jak się mówi, inteligentnego systemu, czy on sam siebie ocenia. Nie, on uważa, że najpierw trzeba go zaprogramować i wtedy on się sam oceni. No i tu jest właśnie dalsza część jego odpowiedzi, tego chatbota. Należy pamiętać, że sztuczna inteligencja jest jedynym programem komputerowym i nie posiada zdolności do odczuwania emocji ani do doświadczania bólu. No, odpowiedź jest kompletnie obok, znowu, bo w niepełnosprawności nie ma intelektualnej, zwłaszcza umiarkowanego stopnia. No to akurat emocje tutaj niewiele mają do czynienia, a zwłaszcza ból, no nie ma bólu, to ból to jest co innego. Krótko mówiąc, proszę Państwa, ta odpowiedź jest zupełnie obok, w ogóle to w żaden sposób. Ja oczywiście tu mam dziesiątki przykładów, że testowałem podobny sposób. Konkretnych pacjentów to nie działa zupełnie. To jest, trzeba więcej wysiłku włożyć, żeby w ogóle i jak gdyby opanować własne zdenerwowanie. Co tu mi to pokazuje? Przecież to jest bez sensu, to się nie trzyma kupy. No i właśnie, i to jest tak, że to sztuczna inteligencja mówi, że ona odpowiedziała mi, przynajmniej tam miesiąc temu, jak szykowałem ten wykład, że no, trzeba ją zaprogramować, to ona wtedy będzie niepełnosprawna w stopniu umiarkowanym. Ale to właśnie ja oczekiwałem, że ona już sama siebie ocenia, i intencją moją było, żeby zobaczyć, co ona sama o sobie myśli. No cóż, ona jak gdyby wyszła, że nie jest świadoma, prawda? Tam jest jej odpowiedź, ta końcowa tutaj, że jest tylko programem i nie posiada zdolności, prawda? Nie do końca, bo właśnie kiedy patrzymy na najnowsze publikacje, część badaczy już uważa, tak jak test Turinga, prawda? Część badaczy uważa, że coś jest z tą świadomością na rzeczy. No, teraz oczywiście znowu wracamy do podstaw nauki i podstaw neurofizjologii, podstaw psychiatrii, podstaw neurologii, podstaw psychologii. No i następny problem, proszę Państwa. Tutaj jest właśnie takie cztery główne modele, w jaki sposób, w ogóle co to jest świadomość. Prawda? No, i które Państwo wybierają? Prawy, lewy, dolny, górny? Ponieważ mamy ogromny, jak gdyby, rozbieżność w dyskusjach, prawda? My wiemy, co to jest świadomość. No, mogą być zaburzenia ilościowe i jakościowe. No, jak zapadamy w sen, to nasza świadomość stopniowo wygasza, prawda? Jeżeli mamy pacjenta na przykład po urazie mózgu, on może majaczyć, czyli są jakościowe, ilościowe my zasypiamy, bo ta świadomość nam się wyłącza. No i my tak jak gdyby my wiemy, no świadomie Państwo słuchają, widzą, że ja tu macham rękami, no to świadomość jakoś tam możemy sobie opowiedzieć. Ale kiedy przychodzimy już do teorii szczegółowych i pracy na temat świadomości, no to pytanie, czy sztuczna inteligencja może być świadoma, rzeczywiście może nastręczać kłopoty i to, co ja przed chwilą Państwu pokazałem, że ona odpowiada obok, a nie odpowiada konkretnie, no to między innymi z tego wynika, że my sami nie wiemy, jest kilka teorii, co to jest ta świadomość i psychologowie się kłócą między sobą, no to są bitwy na śmierć i życie, no a gdzieś pośrodku jest pacjent albo psychiatra, który jest bezradny wobec tego, co widzi i słyszy. No, sztuczna inteligencja, proszę Państwa, pomaga w badaniach naukowych. No i tak właśnie te gigantyczne bazy danych możemy sobie opracowywać. Z tym, że w badaniach naukowych ta sztuczna inteligencja jest zwłaszcza na pograniczu medycyny, na pograniczu biologii, na pograniczu nauk o genetyce molekularnej itd., itd. No tu mamy, proszę Państwa, właśnie taki przykład, że czasopismo Nature jeszcze w zeszłym roku, w
lipcu pokazywało, że właśnie może fantastycznie modelować nowe białka, które albo mogą być używane do celów diagnostycznych, albo terapeutycznych. Ale no właśnie, znowu się pojawia problem tego niepokoju, tej czarnej chmury nad nami, bo proszę Państwa, jak Państwo widzą, w marcu tego roku, miesiąc temu właśnie, nie, teraz, przepraszam, teraz, marzec, teraz, proszę Państwa, najświeższy ten jest pokazane, że z marca tego roku, że takie niepokojące pytanie, że jednak te proteiny, które są desygnowane, tworzone przez sztuczną inteligencję, wcale nie muszą służyć medycynie ani pacjentowi, tylko mogą być użyte jako broń biologiczna. No więc, prawda, znowu się zaczyna. No i przy okazji tych badań naukowych okazuje się, że właśnie tak naprawdę sztuczna inteligencja w tej chwili to jest wielka dyskusja w świecie, zwłaszcza Stanów Zjednoczonych, które mają największy budżet na naukę w naukach biologicznych i medycznych, że jest w tej chwili taka łatwość napisania, podania o grant, że wszyscy piszą. I teraz problem polega na tym, że właściwie ci, co oceniają te podania o te granty, są zalewani gigantycznymi ilościami takich próśb. No i szczerze mówiąc, nie wszystkie granty i nie wszystkie problemy, na które są przeznaczone pieniądze, są rzeczywiście ważne dla ludzkiego zdrowia czy choroby. No i ta biegunka badań naukowych rozwadnia naukę. I też czasopismo Science mniej więcej rok temu już pokazało, że tak naprawdę przełomowych badań, przynajmniej w medycynie, w biologii jest bardzo, bardzo mało i z biegiem czasu jest ich coraz mniej. Między innymi sztuczna inteligencja się do tego przykłada. No i tu oczywiście molekularna medycyna, to wiadomo. No, zdrowie publiczne, no, dla fachowców może być przydatne. Są jeszcze też takie, jak gdyby takie proste systemy, które potrafią odpowiadać na proste pytania u pacjentów i co się okazuje, że ta sztuczna inteligencja w stosunku do pacjenta jest bardzo kulturalna, bardzo grzeczna, używa pięknego języka i jest po prostu inna niż lekarz, który nie spał 36 godzin i już ma wszystkiego dosyć i no tam patrzy na pacjenta jako kolejne własne zagrożenie. No, jak w gabinecie lekarza, w całym tym systemie trzeba mieć zaufanie do medycznej inteligencji, to jest żadna nowość. No i teraz właśnie jest świeży taki wielki temat, czy w ogóle my możemy używać tego bezpiecznie, czy nie. Na dziś raczej odpowiedź jest, proszę Państwa, negatywna. Bezpieczeństwo tych wszystkich systemów, ja już pomijam ten kazus opisany w Nature, że pacjent popełnił samobójstwo, bo tak chatbot mu kazał, no to jednak jest jak gdyby bezpieczeństwo tego wszystkiego, co w tej chwili jest tworzone w sztucznej inteligencji, jest kwestionowane. I jest no taki wśród, nazwijmy to, części naukowców i informatyków, jest taki trend, żeby jednak oznaczać, tak jak mamy tu na wodzie mineralnej nalepkę, co tam jest w środku, to tak, żeby tak samo każdy produkt sztucznej inteligencji, który jest używany w medycynie, żeby też oznaczać jakąś nalepką, że to jest zrobione tak, a tak i że jest to bezpieczne. No ale problem polega właśnie głównie na tym, co jest tu na dole, że właściciele tych systemów nie chcą takich nalepek, dlatego że to tak jak w serku widać, że jest na przykład syrop glukozo, tam fruktoza jakiś straszliwy, który wyżera nam prawda, wątrobę i czyni jakoś straszliwe szkody w naszym mikrobiomie jelit, no to tak samo tutaj no, trzeba by pokazać, że tam też jest taki informatyczny syrop skrobiowo-fruktozowy. No oni nie chcą tego pokazać, bo jeżeli by musieliby pokazać, to znaczy, że pokazywaliby, jak oni tworzą tą inteligencję. Mimo, że nie do końca wiadomo, co jest w środku, boją się pokazać, bo to jest po prostu walka na śmierć i życie między tymi gigantami. Kto zrobi lepiej, szybciej i wygodniej? No i czyli firmy nie chcą pokazywać tajemnic kuchni, przez co wynika, że nie mamy żadnego wpływu na to, co dzieje się tak naprawdę z tymi produktami i to jest jeden z głównych moich prywatnych ostrzeżeń, żeby jednak nie ufać do końca. Wiedza ludzka jest jednak na razie tutaj priorytetem, medyczna zwłaszcza. No, chatboty naruszają prywatność. Tu mają Państwo jak gdyby jasne naukowe prace,
chatboty nie stosują etyki, nazwijmy zasad etyki, prawda? No to jest to, co ja mam przysięgę Hipokratesa, która mnie zobowiązuje do pracy na rzecz pacjenta i tylko pacjenta i tak dalej, a zresztą w psychiatrii to jest jeszcze dodatkowo obwarowane różnymi innymi przepisami typu tam ustawa o ochronie zdrowia psychicznego i tak dalej, więc tego nie ma, na dziś nie ma. No i tu jest kolejny właśnie taki przykład, jakie są straszliwe konsekwencje. Na przykład sztuczna inteligencja podgląda poufne treści nastolatków, prawda? Ale co gorsza, ona wysysa to właśnie z danych, które są obecne w systemach informatycznych, szpitali, przychodni i tak dalej. No i jak gdyby ten, co jak Państwo widzą, że to jest bardzo powszechne, że co piąta notatka w historii choroby nastolatka jest poufna. No to ja to mam na co dzień, prawda? No i teraz dotyczy to właśnie informacji o stanie zdrowia, seksualności i takich różnych zależnych. Tak. I te systemy, które my mamy również w Polsce, ale też i w Stanach Zjednoczonych czy we Francji, nie chronią przed dostępem do tego typu informacji osobom postronnym. No i właśnie sztuczna inteligencja jako ten diabeł może wyssać te informacje, no i na przykład zrobić deepfake'i, prawda, czyli danego pacjenta oczernić potem można w takim normalnym, codziennym życiu. No i na przykład jest pytanie, okej, no używamy sztucznej inteligencji w medycynie, no dobrze, jeżeli jest błąd medyczny, prawda, zamiast prawda, w antybiotyku podano tam sól fizjologiczną, prawda, i pacjent mały umarł, prawda, no to kto? Kto odpowiada? Czy to sztuczna inteligencja, twórcy sztucznej inteligencji, czy lekarz, który zastosował, właśnie to przeczytał w telefonie, że lepiej nawodnić pacjenta i nie dawać antybiotyka, prawda? No właśnie, prawne problemy już na horyzoncie, gigantyczne, no bo oczywiście kto pozwie Google'a, no, że źle zrobił chatbot. Życzę powodzenia. No, co ciekawe też, tu jest taka dyskusja, że sztuczna inteligencja medyczna może być niebezpieczna dla uboższych krajów. To dotyczy też Polski w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi. Dlaczego? Dlatego, że po prostu te systemy pracują właśnie, są uczone w zupełnie innych warunkach zewnętrznych. Prawda? Znowu to, co wrzucane jest w Stanach Zjednoczonych do tych baz używanych przez LLM, no nie do końca musi być dobre w Polsce albo w Zimbabwe, prawda? No, ja mam studentów w Zimbabwe, to wiem, o czym mówię, bo mam na co dzień z nimi kontakty. No i właśnie, prawda. Czy to tak na pewno to, co Amerykanie chcą, to jest ważne dla Zimbabwe? Nie sądzę. No i proszę Państwa, tak, już kończąc powoli, sztuczna inteligencja też oprócz medycyny troszeczkę właśnie teraz wysuwa się na czoło w ogóle w badaniach i w wiedzy tak zwanej behavioral science, czyli nauce ludzkich zachowań i tak dalej. No to właśnie psychiatra, to mnie to ciekawi. No dobrze, i to jaki może być praktyczny efekt? Praktyczny efekt może być taki, jak tu jest opisane, że chatbot dostarczył lepszej obsługi klienta niż dotychczas załoga, która to wykonała, i chatbot po prostu wyrzucił z pracy tą załogę. No, behavioral science właśnie odczytał lenistwo właśnie tam tych pracowników, którzy mieli się zająć tam jakimś naprawą samochodów czy czymś tam, no i właśnie wyrzucił to cały zawód. No więc tu na koniec, proszę Państwa, z uwagi na obecność redaktora z Tygodnika Powszechnego, więc pozwoliłem sobie pokazać dosyć ciekawe takie spojrzenie, że jeżeli Bóg jest obecny, to akceptacja sztucznej inteligencji jest większa. Czyli no, znowu PNAS, czyli wybitne czas, jedna z taka pierwsza 20 najlepszych czasopism naukowych na świecie, Proceedings of National Academy of Science. No i proszę Państwa, no właśnie, jeżeli ktoś gdzieś w tym całym, że tak powiem, obszarze używania, projektowania i tak dalej sztucznej inteligencji, gdzieś wmanipuluje religię albo Pana Boga, wtedy akceptacja zwykłego człowieka do tego systemu jest lepsza. W związku z tym, proszę Państwa, ja bym tutaj to właśnie pokazuje jako pewnego rodzaju ostrzeżenie. No a takim ekstremalnym ostrzeżeniem, proszę Państwa, jest to, że właśnie w tej chwili, ponieważ do sztucznej inteligencji wrzucono cały Stary Testament, cały Nowy Testament, listy apostolskie, komentarze talmudyczne i tak dalej. I teraz, proszę Państwa, właśnie parę miesięcy temu chwyciłem na Fox News taki cały wielki materiał na ten temat, że Pan Jezus może do nas przemówić.
I dowolne pytanie, czy ja grzeszę, Pan Jezus mi mówi tak lub nie, grzeszysz niedobrze tego, bo tam to przecież mówiłem. No więc jest to coś przerażającego, no bo spowiedź zaczyna być też kwestionowana w takim układzie. No więc, proszę Państwa, to są takie właśnie kolejne dowody na to, żeby jednak ostrożnie z tą sztuczną inteligencją, no i ocena zostawiam każdemu z Państwa, nie chcę za bardzo wchodzić tutaj, ale sztuczna inteligencja, jak Państwo widzą, zastępująca Pana Jezusa, no cóż, no i natomiast... Jeszcze gorzej, tak. No, krótko mówiąc, tu na koniec właśnie też jest tak, że no właśnie sztuczna inteligencja potrafi przepowiedzieć naszą przyszłość. No może to już jest troszeczkę zbliżone do działania Pana Boga, czyli jak gdyby odczytywanie z drzewa wiadomości dobrego i złego, ale tutaj właśnie te, na podstawie naszych zdarzeń w życiu, że tam złamał nogę, tutaj miał jakiś romans, tam zgubił pieniądze i tak dalej. Czyli krótko mówiąc, możemy na podstawie tego, używając sztucznej inteligencji, zastąpić Pana Boga i powiedzieć Panu Jezusowi, żeby może już tamtego, tylko właśnie sztuczna inteligencja za pomocą coraz bardziej rosnących możliwości obliczeniowych, no dopasowywuje prognozę, czy pan, pani będzie żyła lat 70, czy też 28. No, pytanie, nie bez tego. No i na końcu, proszę Państwa, to jest to, że to jednak wszystko, to trzeba z tym uważać, bo dosłownie 5 czy 6 tygodni temu właśnie w przychodni na Grabskiego, gdzie tutaj w Rzeszowie pracuję, proszę Państwa, wysiadł prąd. I to jest w ogóle na 4 godziny. W związku z tym nie mieliśmy prądu, nie mogłem wystawić recepty, nie widziałem pacjenta, no więc panie przyniosły mi świece zapachowe. W związku z tym po pół godziny wszyscy już mieliśmy objawy, halucynacje węchowe i wzrokowe. No i proszę Państwa, przy świecach zapachowych jakoś tam usiłowaliśmy powiedzieć, o co chodzi, ale no właśnie nie ma prądu, proszę Państwa, nie ma sztucznej inteligencji i w ogóle co się stanie, jak ktoś nam odetnie prąd. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo panu profesorowi. To może Wojtku, no seria pytań do pana profesora. Tutaj bym prosił tutaj nasze tak jest, studentki, bardzo panie. Prosimy, jeśli macie jakieś Państwo pytania, wątpliwości. Proszę śmiało, proszę Państwa. To... Pan profesor troszeczkę tak przede wszystkim straszył. I teraz ja muszę trochę, nie chcąc wystąpić w obronie tych wszystkich programistów, co siedzą i tam ciężko pracują i te wszystkie programy piszą. I nie ma z tym żadnego związku to, że mam aż dwóch synów informatyków, którzy właśnie nad tym pracują. To po prostu jest zwykły zbieg okoliczności. Ale mówiąc poważnie, rzeczywiście żyjemy teraz w takim momencie, kiedy coś, co narastało od dłuższego czasu, staje się tematem takich rzeczywiście ożywionych dyskusji, analiz. Trochę w tym jest emocji, trochę strachów, dużo niewiedzy. Ciągle jeszcze, myślę, wielu z nas tak naprawdę nie wie, czym to jest, dlatego każdy taki wykład bardzo nam jest potrzebny, żeby się zbliżyć do tej problematyki. Może zapytam o pierwszy lęk. Czy to nie jest tak, że w tej chwili jakby największą obawą nie jest nawet to, że nasze dane gdzieś się przedostaną i tak dalej, tylko że z tego procesu leczenia zniknie kontakt z żywą osobą po prostu. Często, tak wydaje mi się, w rozmowach z ludźmi się ten wątek pojawia. No cóż, będą mnie programy leczyć, roboty mnie będą leczyć. Ale ja na to odpowiadam, ciekawy jestem, jakie zdanie pana profesora, że my już od dawna leczymy się u tych elektronicznych lekarzy. Jest znakomity doktor, dostępny za darmo, o każdej porze. Nazywa się doktor Google. I tam sobie wklepujemy po wizycie u lekarza, co też ten lekarz nam przepisał. Sprawdzamy i sobie u tego lekarza korygujemy, prawda, to, co nam ten żywy powiedział. To jest jeden tylko z wielu przypadków, że ludzie sobie jakby sami w konsultacji z elektronicznym, no z czym? Z elektroniczną wyszukiwarką, no powiedzmy sobie szczerze. To nie jest sztuczna inteligencja sensu stricto, ale wyszukiwarka internetowa. Sami sobie ordynują, co mają zażywać i korygują tego żywego.
Co my możemy stracić, kiedy rzeczywiście część tej na przykład diagnostyki przeszłaby faktycznie w ręce, no tak powiedzmy metaforycznie, sztucznej inteligencji? To jest, że tak powiem, rzeczywiście z życia wzięte, to co pan redaktor powiedział, bo ja parę dni temu miałem pacjenta, 12-latka, który przyszedł i powiedział, że ma objawy dysocjacyjne. Nie, że on ma dysocjację. No więc ja tak na niego popatrzyłem. No dobrze, no pierwsze zdanie po wejściu do gabinetu, on ma dysocjację. No więc chwilę mi zajęło, żeby mu najpierw wytłumaczyć, że to ten objaw, który on wyczytał w Google właśnie, to jest, my zobaczymy, co to jest i to potrzeba czasu. Ale tak jest, rzeczywiście od dłuższego czasu każdy z nas lekarzy, kto pracuje, a zwłaszcza w poradniach, no, my jesteśmy rzeczywiście zasypywani różnego rodzaju pomysłami na diagnostykę, na leczenie. Czasami to działa, bo na przykład ja miałem pacjentkę, która leczyła własne dziecko z depresji długotrwało podawaniem indometycyny, czyli leku przeciwzapalnego. I ona przyszła do mnie po 6 miesiącach podawania tej indometycyny tylko po to, żeby powiedzieć, że wyleczyła dziecko, czy ja dobrze zrobiłam. Jest teoria zapalna w psychiatrii, która łączy się, że tak powiem, właśnie, i to jest potwierdzone zresztą po COVID-zie, że więcej depresji, bo zapalenie mózgu. I rzeczywiście jest taki myk, że część teorii mówi, że depresja jest stanem zapalnym i ona zrobiła to na podstawie internetu, więc w życiu tak jest, że część tych informacji jest okej, część jest kompletnie od czapy i wtedy rolą lekarza jest, no, jak gdyby sprowadzić z powrotem wykolejony pociąg na właściwe tory. No i teraz na pytanie, czy lekarz, czy sztuczna inteligencja, myślę, że tutaj są takie dosyć duże badania sprzed kilku miesięcy w Stanach Zjednoczonych, tam jest taka PEV, czyli taka jedna z najbardziej takich opiniotwórczych instytutów badania opinii publicznej. No i tam zadano pytanie, czy Amerykanów, bo tam jest najlepiej to używane w praktyce, czy przypadkiem właśnie chcieliby być Amerykanie leczeni przez sztuczną inteligencję wyłącznie. I właśnie 3/4, czy tam 60% powiedziało, że absolutnie nie. Jednak chce mieć żywego człowieka za biurkiem i że to żywy człowiek, to jest inny świat. Ta medycyna powinna pozostać taka, jaką jest. My oczywiście pomagamy sobie w codziennym życiu, też jako lekarze na co dzień, bo no, to jest jak gdyby, no, wiedza medyczna się podwaja co 2 lata, w związku z tym to, że ktoś ma tam specjalizację, jak ja, no mam specjalizację z pediatrii, którą uzyskałem tam chyba w 1985 roku, no ale to teraz z pediatrii, która dawniej była jedna, teraz jest 16 subspecjalności. No więc już właściwie ja nie wiem, co to jest pediatria. No. Więc z drugiej strony, jak jest jakiś problem, to ja muszę sobie jednak też zobaczyć właśnie w internecie medycznym, o co chodzi, bo no, to przekracza już ludzkie, uczciwe podejście do leczenia pacjenta. Polega na tym, że lekarz też korzysta z internetu, no, medycznego. Nie wiem, czy pana redaktora zadowoliłem. Bardzo dobrze, ale od razu uprzedza pan moje pytanie, które chciałem zadać. Zanim przeczytam te pytania, to ja muszę je najpierw rozwinąć, prawda? A są niektóre takie tajemnicze, na przykład pusta kartka. A na przykład ktoś pyta, ale nie, bo mi ucieknie, a to jest ważne. Bo spotkałem się z takim poglądem i to, o czym pan profesor teraz powiedział, przypomniało mi tę rozmowę sprzed lat, że może być tak, że to, co nazywamy sztuczną inteligencją, spełni trochę taką rolę scalającą, pomagającą ekspertom w różnych dziedzinach, to nie dotyczyło tylko medycyny, w różnych dziedzinach, które coraz bardziej się dzielą po prostu, są coraz bardziej specjalistyczne. Jest ta choroba specjalizacji, jak niektórzy twierdzą. Tak, tak. I w związku z tym, żeby znowu coś robić holistycznie, będziemy potrzebowali bardzo wysublimowanych systemów. No i właśnie sztuczna inteligencja nam to da. Co pan na to? No myślę, że tak. To znaczy, no właśnie umiejętne użycie i umiejętna kontrola człowieka nad tym systemem jest kluczowa. No bo no właśnie, no, ja też nie wiem wszystkiego. Profesor, nie profesor, ale zaraz. No, ta lawina tego, co ja muszę codziennie przejrzeć, przynajmniej tytuły w tych głównych czasopismach naukowych świata, no to jest w ogóle rzecz przytłaczająca każdego i to jest czasami uczciwa odpowiedź dla pacjenta jest taka, że ja mówię, że nie wiem, musimy poczekać, zobaczyć, sprawdzić to, tamto,
uczciwa odpowiedź, za dużo wiadomości, żeby to jakoś wszystko ogarnąć i jakoś dopasować do tego, do tych niuansów, zwłaszcza psychiatrii, które no, nie są oczywiste przy pierwszym kontakcie. Także sztuczna inteligencja, tak, ona może pomagać porządkując pewne rzeczy, ale żeby ona stawiała diagnozę finalną dziś, to chyba jeszcze niekoniecznie. Bardzo dużo tu Państwo pytań przysyłacie, ale jedno mnie rozczuliło naprawdę. Dowodzi, że na publiczność, która siedzi, to są żywi ludzie, nie programy. Mianowicie pan, który podpisuje się, że ma 68 lat, pyta, gdzie pan profesor kupił te skarpetki? Widać, że skupił się na wykładzie. I czy to jest projekt sztucznej inteligencji, te skarpetki? Znaczy, to jest skarpetka, którą dostałem w prezencie, ale jak państwo widzą, tu jest zapis EKG, także... No, prezent. Ale to jest... Też od lekarza. Psychiatry. Prezent, no właśnie. Psychiatrzy sobie dają takie prezenty właśnie. Więc żebyście się nie dziwili. Zanim rozwinę te pytania, ale widzę, że ten wątek się już tu w nich pojawia. Rozmawialiśmy na zapleczu, że jest po prostu problem nie tylko polski, ale w ogóle światowy, to znaczy niedostatecznej liczby lekarzy. W niektórych dziedzinach bardzo w tej chwili już taki odczuwany jako gorący i to nawet w takiej opiece podstawowej lekarzy rodzinnych, ale też oczywiście specjalistów w różnych dziedzinach. Może po prostu ten rozwój programów informatycznych to jest jedyny sposób, żebyśmy byli w stanie wszystkich obsłużyć, tak jak oni chcą być obsłużeni lub przynajmniej no, jakoś im zaofiarować pomoc. Ja myślę, że tak, to znaczy rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych brakuje około 150 tysięcy lekarzy rodzinnych. W Polsce brakuje co najmniej drugie tyle psychiatrów dziecięcych. I w ogóle, jak gdyby to jest problem na całym świecie. Oczywiście, na przykład w przypadku psychiatrii, to żeśmy też o tym rozmawiali, że to jest jeden z najtrudniejszych zawodów, najbardziej wypalających i większość moich kolegów no, na przykład nie pracuje w pełnym wymiarze godzin, bo po prostu no, nie da się. Jeszcze w latach 80. zawód psychiatry był jedynym w zawodach medycznych, którym można było przejść na wcześniejszą emeryturę, tak jak policjant czy strażak, no bo po prostu to jest taka praca. No. Ale teraz tak, są różne metody, niekoniecznie sztuczna inteligencja, dlatego że na przykład rozwój, jak gdyby nazwijmy to umiejętności pielęgniarek i to, że na przykład już mogą przepisywać niektóre leki, zastępują pracę lekarza rodzinnego w ogromnym obszarze, to się zmienia bardzo korzystnie i to uważam, że to tam sztuczna inteligencja, ale na przykład wykwalifikowana, rzeczywiście empatyczna pielęgniarka jest bezcenna na pierwszej linii frontu i to jest taka linia, która zresztą wyszła z Anglii i z Holandii i w tej chwili w Polsce też to jest i ja to bardzo pozytywnie oceniam, bo sztuczna inteligencja tego, ale do bólu gardła, no umówmy się, no fantastyczne doświadczenie. Pielęgniarki jest super, no więc to... Są jeszcze inne metody. Był taki minister, co 20 nowych wydziałów medycznych nagle otworzył w Polsce i będą nas leczyć ci absolwenci. No mam nadzieję, że nie, dlatego że ja jestem trzecim pokoleniem lekarzy i dla mnie coś takiego to jest po prostu... To jest właśnie wpływ, nazwijmy to, dziwnych ideologii ze wschodu. To jest takie podstępne niszczenie polskiego narodu. No bo jeżeli ktoś o zdrowych zmysłach pomyśli sobie, że z całym szacunkiem, ale mimo wszystko, no nie w dostatecznej ilości kadry kształcącej, nie w dostatecznej ilości miejsc, w których można pokazać tą różnorodność, nie mówiąc już braku prosektorów i tak dalej. Jeżeli uczymy lekarzy, którzy, jak to dawniej bywało, są na poziomie felczerskim, no to może się zdarzyć tak, że ci lekarze nie spełnią oczekiwań, będą powikłania, będą złe diagnozy i stan narodu polskiego, jeśli chodzi o zdrowie, ulegnie gwałtownemu obniżeniu. W związku z tym to jest taki typowy przykład niszczenia narodu od środka tego typu decyzjami, które oczywiście lokalnie wyglądają jako siódmy cud świata, no bo przecież dlaczego w miejscowości X nie może być akademia medyczna czy tam uczelnia medyczna, ale to nie o to chodzi. To chodzi o konsekwencje, to chodzi o to, że jednak medycyna to jest coś jeszcze, nie tylko fakty, nie tylko stół do pisania, ale coś jeszcze, na przykład kadra, prawda, do dydaktyki. Gdy właściwie wszędzie podnosi się wymagania, to tutaj nagle się obniża.
To jest pytanie, które widzę się powtarza na Państwa kartkach. W której, bo Pan obszernie mówił o psychiatrii. Oczywiście to jest jasne, że w psychiatrii wydaje się, że sztuczna inteligencja będzie jeszcze długo miała mało do powiedzenia. Ona może pełnić jakieś funkcje pomocnicze pewnie. Ale w której z dziedzin medycyny sztuczna inteligencja według Pana profesora najszybciej się sprawdzi? Już odpowiadam. Kardiologia, onkologia, dermatologia, radiologia. To jest coś, co no, też rodzinnie ja to obserwuję, bo czwarte pokolenie na Noszewiczu pracuje w Instytucie Onkologii. Moja bratowa jest radiologiem, a mój brat jest kardiologiem. No więc obstawiamy kardiologię, radiologię i onkologię jako rodzina, ale no właśnie widać tak, że moja bratowa rzeczywiście już od 3 czy 5 lat właśnie siedzi w domu i wrzuca sobie te zdjęcia z dyskietki i porównuje z podpowiadaczem, który mówi, że to jest w mamografii, to raczej tak, do dalszej diagnostyki i tak dalej. Czyli te systemy od dawna pracują, systemy wykrywające zaburzenia rytmu, tam analiza wahań dobowych ciśnienia tętniczego, która pokazuje, że na przykład właśnie taka, to mój brat właśnie tam, te, że jeżeli zrobimy holtera ciśnieniowego, to nam się wydaje, że tam ciśnienie rozkurczowe 97, a 98 to nie ma znaczenia. Ma znaczenie. Okazuje się, że takie w dużych badaniach populacyjnych właśnie z wykorzystaniem sztucznej inteligencji, tej 2.0, no to widać, że to tak dla nas jest to nie 3 mm słupa rtęci, a to potężne różnice, że więcej zawałów, więcej wylewów i tak dalej. Więc kardiologia, onkologia i radiologia plus dermatologia. Dermatologia jest rzeczywiście fantastyczna, bo to są te zdjęcia, które trzeba nakładać na siebie i to rak skóry to nie. Tak, tak. To Państwo pytacie często niestety na tych kartkach o coś, co już w czasie wykładu padło, na przykład o etyczne dylematy związane ze sztuczną inteligencją, ale może byśmy rzeczywiście, bo czasem w czasie wykładu ucieknie ten jakiś wątek. Jakie Pan widzi najważniejsze takie etyczne dylematy związane ze sztuczną inteligencją? Ja zrozumiałem, że na przykład to gromadzenie danych i ta właściwie no można powiedzieć bezgraniczne gromadzenie. Znaczy my do końca nie wiemy, co się z danymi naszymi dzieje w tak zwanych chmurach. Prawda? Wszelkie nawet próby zabezpieczeń, moi synowie właśnie między innymi pracują przy zabezpieczeniach rozmaitych, no ale wiadomo, to jest perpetuum mobile, bo się tworzy zabezpieczenia, które następnie są łamane, więc trzeba tworzyć coraz doskonalsze. Ale jakie widzi Pan etyczne takie zagrożenia? Ja tylko tu przypomnę, że parę tygodni temu był wyciek danych z Alabu i tam... No właśnie. Właśnie. Ja też miałem badania krwi w Alabie, więc tak szczerze mówiąc... No ale etyka... No właśnie, sztuczna inteligencja nie jest wrażliwa na przykład na ubogiego pacjenta, prawda? Czy na pacjenta z wieloma niepełnosprawnościami. Sztuczna inteligencja nie podejmuje decyzji etycznych poza działaniem medycznym. A praca lekarza to nie tylko leczenie, opukiwanie, słuchanie, leki, ale też takie no, chwile zastanowienia, czy nie można zrobić coś jeszcze, co jest poza medycyną, a co łączy się na przykład z poprawą właśnie zdrowia psychicznego człowieka. No i ta etyka przeze mnie rozumiana, no to nie jest tylko to, czy to jest pigułka dzień po, czy nie, bo to już są w ogóle jakieś absurdalne dyskusje. Natomiast etyka taka prawdziwa sztucznej inteligencji, której brakuje, to jest właśnie dopasowanie tego profilu pacjenta do rzeczywistości, prawda? Czyli czasami pacjent, który nie ma pieniędzy, żeby dojechać, prawda? Do gabinetu na badania zlecone przez lekarza NFZ-u, prawda? No to jest rzeczywistość nasz codzienna. No to nie jest tylko w Podkarpaciu, to w Warszawie też to mamy, no więc dosyć często. I etyka zawodu lekarskiego, moim zdaniem, to jest coś bardzo takiego szerokiego i takie spojrzenie na pacjenta jako właśnie na osobę, a nie na to, że brakuje mu hemoglobiny, czy ma zaburzenia depresyjne. Tutaj ktoś się troszczy bardzo o obecnych na sali lekarzy, bo pisze, panie profesorze, na sali mamy wielu lekarzy. Czy sztuczna inteligencja jest zagrożeniem dla personelu medycznego? W sensie, no, czy państwo przypadkiem już nie powinni się zbierać powoli, prawda? Nie, no znaczy, proszę Może bardzo. Pan profesor tak nas straszy tą inteligencją, bo sam się boi o robotę.
Dane Naczelnej Izby Lekarskiej pokazują, że praktycznie 60% lekarzy przekroczyło 55 rok życia. No więc to daje dosyć dużo do myślenia. Więc myślę, że zastępowalność pokoleń jest chyba niewystarczająca. Być może ta decyzja niejakiego tego tak zwanego ministra od nauki i edukacji o tym, że właśnie rozsiewamy jakieś setki tych punktów edukacyjnych, nazwijmy to ogólnie, no to może stąd się brała, że po prostu widać, że jest trochę zapaści pokoleniowej. Brakuje rzeczywiście, zaczyna brakować, ale to jest też tak, że właśnie część lekarzy w różnych specjalnościach odchodzi, bo po prostu no nie chce się szarpać z jakimiś absurdami NFZ-u, które od 95 roku kilka kluczowych kwestii jest opartych na kłamstwie. No więc coś, co kosztuje 100 zł, jest płacone 70, no i radźcie sobie. No. Od samego początku tak było i to mówię jako dyrektor Centrum Zdrowia Dziecka, który od samego początku mieliśmy sytuację, że przeszczep wątroby, który jako pierwsi w Polsce żeśmy zrobili, dla kas chorych ówczesnych został wyceniony przez nas, co do wacika, że to kosztowało 300 tysięcy złotych, a nam zapłacili 100. Jako dyrektor mogę się bujać. No, no więc jak gdyby no, część lekarzy już nie chce tego uczestniczyć w tym absurdzie, przechodzi do prywatnej praktyki albo w ogóle się wycofuje z życia albo zmienia, że tak powiem, zakres zainteresowań. No. Czemu się absolutnie nie dziwię, bo rzeczywiście ile można, no. Ile można. Jezu, nie róbcie tego, bo kto nas będzie leczył? Słuchajcie, jeszcze takie pytanie, to myślę, że też widzę, że tu się powtarza, więc ja tak zawsze sumuję te Państwa pytania. Państwo w ogóle dużo tu piszecie bardzo ładnie o etyce, o humanizmie, o takim humanistycznej relacji z lekarzem. Czy to się, i tu na marginesie rozważań sztucznej inteligencji pojawia się też takie pytanie szersze, czy w ogóle i w związku z nią, i bez niej, ale w związku z pewnymi przemianami, nie wiem, cywilizacyjnymi, w związku z tą bardziej szczegółową wiedzą, z tym, że ta wiedza się rozdrabnia, czy nam nie grozi też zagubienie w ogóle takiego, tutaj pytacie Państwo o to, jak jakiegoś takiego humanistycznego wymiaru medycyny. Jak Pan na to patrzy? Czy to się udaje przekazać na przykład kolejnym pokoleniom, zarażać ludzi tymi ideałami jednak, które no, z medycyną wiążemy ciągle. Myślę, że tak obserwując przynajmniej tutaj realia rzeszowskie i warszawskie, które od ćwierć wieku właśnie mogę sobie porównywać, to raczej jestem spokojny, bo to młode pokolenie lekarzy jest bardzo takie właśnie tutaj skupione na pacjencie. No, przynajmniej ci lekarze, których tam widziałem na przykład na Lwowskiej w działaniu kilka razy. No i w ogóle rezydenci, którzy są na oddziałach pediatrycznych i tak dalej, to są super ludzie i oni rzeczywiście fantastyczni są. To, co do tego, to raczej to potem przychodzi pewnego rodzaju takie jak gdyby zmęczenie materiału i właśnie wśród nas, tej grupy starszych lekarzy, my czasami to jest jak gdyby maska takiego obojętności albo maska takiego dystansu, ale to po prostu my jesteśmy wypaleni. To jest coś, co ja obserwuję w moim pokoleniu, to rzeczywiście no, ja teoretycznie już powinienem być na emeryturze, ale pracuję w wielu miejscach. No bo po prostu Bóg mi dał zdrowie, no to dlaczego mam nie pracować, ale z mojej grupy studenckiej jest nas, była nas 28, pracuje 3. A reszta na emeryturze. Oczywiście oprócz rozwoju sztucznej inteligencji jest też cały czas rozwój innych dziedzin, jakby technologii związanych z medycyną. Od długiego czasu już się mówi o tym, co nazywamy nanorobotami, nanorobotyka, czyli wprowadzenie do ciała człowieka takich maleńkich urządzeń, nazwijmy je robotami, maciupeńkich, niezauważalnych dla organizmu, które wykrywałyby potencjalne zagrożenia, na przykład zagrożenie zawałem, nie wiem, niedrożność tętnic, tak, czyli no, bardzo różne rozpoznawały. Potencjalnie miałyby możliwość rozpoznawania raka rozwijającego się w takim miejscu, w którym on normalnie nie daje objawów i tak dalej, i tak dalej. Czy coś się w tym kierunku dzieje i czy tutaj mamy z tym wiązać jakieś nadzieje, czy to jednak jest melodia jeszcze w przyszłości dalekiej? Znaczy to sztuczna inteligencja to jest właśnie tutaj w tej nazwijmy to medycynie molekularnej, medycynie z użyciem nanorobotów, o których pan redaktor wspomniał, to rzeczywiście to tutaj jest spodziewany duży postęp.
no właśnie czwarte pokolenie Januszewiczów, które pracuje w Centrum Onkologii, powszechnie na co dzień używa kapsułek na przykład, które się łyka i robią zdjęcie całego przewodu pokarmowego i potem za pomocą Bluetootha można widzieć na bieżąco wszystkie fazy przechodzenia tej kapsułki z kamerą i lampą błyskową. To w ogóle jakieś niesamowite rzeczy. To jest dopiero XXI wiek. Technologia, ale no właśnie i teraz te właśnie dane, które są uzyskiwane z tego typu różnego rodzaju tych mikrokamer i tak dalej, jakieś tam mikro endo, coś tam, tych, jak to się nazywa, no to jest, co się tam wsadza do przestrzeni, no to po prostu jak to się digitalizuje no, i sztuczna inteligencja rzeczywiście to może wyciągnąć rzeczy, których ludzkie oko nie widzi, prawda? To, ona szybciej zanalizuje szybciej ten przekaz, szybciej zanalizuje i lepiej, dokładniej, no, mówiąc wprost. Tak, także to jest na co dzień. No i oczywiście jest ta wielka różnica między ośrodkami akademickimi a rzeczywistością ośrodka zdrowia w Krośnie, prawda, no, że limit NFZ-u na badania, prawda, tu płacą za to, nie płacą, no tutaj refundacja taka, siaka, no jest, nie ma, no nie wiadomo, bez przerwy jakieś zmiany. Także, no, ale tego typu napięcia pomiędzy medycyną, nazwijmy to taką podstawową, a akademicką są na całym świecie. To ja parę lat pracowałem za granicą, to nie jest dla mnie żadna nowość. Po prostu zawsze to w klinice profesor stąpa, a nie chodzi. Więc to jest ta różnica. Natomiast no, w poradni no to mamy pacjenta i już trzeba to załatwić dziś, tu i teraz. Więc nie ma czasu na naukowe rozważania, tylko trzeba konkretnie pomóc. To jeszcze może dwa pytania zadam. W jakim stopniu... Troszkę już pan profesor o tym mówił, ale widzę, że to jest coś, co ludzi też tutaj niepokoi. W jakim stopniu sztuczna inteligencja pomoże nam w przewidywaniu potencjalnego ryzyka zachorowania na to czy tamto, prawda? No pewnie też chodzi ludziom najczęściej o zawały, rozpoznanie takich zawał, udar, no takie rzeczy, często się o tym mówi. No tutaj jest ogromne pole właśnie do wszędzie tam, gdzie są zbiory danych, czyli możemy połączyć w jakąś logiczną całość i też zadać inteligentne pytanie ze sztucznej inteligencji i potem moderować jej odpowiedź. No to wszędzie tam, gdzie są jakieś obrazy, wszędzie jakieś długość załamka QT i tak dalej, WKG, wysokość ciśnienia w ciągu doby, w ciągu tam różnych czynności i tak dalej. Wszystkie te sytuacje, których ta nowoczesna medycyna w tej chwili rzeczywiście robi takie wyraźne postępy, czyli no właśnie automatyzacja, możliwość zdalnego monitorowania pacjenta, prawda? No tutaj w Rzeszowie są takie fajne poradnia. Kilka poradni widziałem, które właśnie używają na co dzień telemedycyny, która jest częścią w tej chwili też już bazy danych dla sztucznej inteligencji, która pokazuje, że pacjent właśnie nie musi wcale jeździć tam i z powrotem, tylko można za pomocą smartfona podłączyć czujnik ciśnienia na jego ręce, i ten czujnik wyrzuca dane 24/7 do telefonu. Telefon łączy się z biurem lekarza rodzinnego i analiza właśnie, czy on ma zagrażające życiu na podstawie jeszcze dodatkowych danych, czyli wieku, tam profilu lipidów i tak dalej. To się bardzo pięknie rzeczywiście w tej chwili jak gdyby rozszerza w sensie możliwości takiej pogłębionej diagnostyki, która nie wymaga specjalnego wysiłku dla nas lekarzy, bo po prostu widzimy zbiór danych, które przekraczają gdzieś tam tą średnią, nazwijmy, normę dla wieku, dla płci i patrząc wyłącznie na te wyniki, które przesunięte są powiedzmy w prawo czy w lewo, no zależy się od tego. Nie. Krótko mówiąc, szybciej widzimy, że coś jest nie tak, w związku z tym szybciej możemy podjąć jakąś interwencję. Tak, to jest rzeczywistość już taka codzienna. Tu myślę, że w ludziach jest trochę takiego napięcia. Pamiętam, jak czytałem, wtedy to jeszcze były troszkę, to była trochę melodia przyszłości ze 20 lat temu. Były takie wizje, że ludzie będą mieli po prostu coś w rodzaju opaski, która będzie im prostu... Dzisiaj mają oczywiście, ale także takie opaski, która im będzie, nie wiem, na weselu przypominać, że już jest o jeden kieliszek za dużo na przykład, prawda? Albo że tę karkóweczkę to może jednak by powinni odłożyć. I to jest z jednej strony świat, który prawdopodobnie bylibyśmy w nim zdrowsi, ale nie bardzo wiemy, czy chcemy w nim żyć tak do końca. Bo to raczej wolimy taki świat jak w tym słynnym dowcipie, że tam pan doktor, prawda, spotyka na ulicy pijanego pacjenta, mówi, proszę pana, przecież ja panu pozwoliłem pić tylko jeden kieliszek dziennie. A on mówi, a co pan doktor myśli, że ja się tylko u pana leczę?
No, więc raczej wolimy taki świat, gdzie możemy znaleźć trochę, prawda, jakiś rodzaj kompromisu, niż taki świat, bo tak sobie pomyślałem, że sztuczna inteligencja mogłaby na nas wymusić także, czy próbować wymusić pewne rzeczy, których lekarz jako żywo nigdy nie wymusi. Znaczy, dzisiaj to, co wszyscy używają, te opaski monitorujące, to jest rzeczywiście taki też kolejny postęp. My żeśmy tutaj swego czasu właśnie w Rzeszowie byli jedni z pionierów z grupą lekarzy tutaj rzeszowskich, żeśmy robili badania wspólnie z telefonią komórkową Plusa, taką właśnie porady telemedyczne 24/7 i tego typu informacje medyczne były dostępne i używane, czyli ta możliwość zbierania danych przez opaski, przez jakieś urządzenia, które nosimy na sobie, no są bardzo, że tak powiem, rzeczywiście to na całym świecie troszeczkę zmienia takie w ogóle też zachowania ludzkie, w sensie właśnie, że więcej się ruszamy, jakoś tam lepiej jemy. Z tym, że ostrzegam przed jak gdyby takim pełnemu zaufaniu tym opaskom zdrowotnym tak zwanym, dlatego że nawet najlepsze firmy, które to wypuszczają, one tam podają w instrukcji, że to są dane orientacyjne. I to, że ktoś ma zaburzenia rytmu czy nie, no to może umknąć na przykład w czasie wysiłku fizycznego tej opasce. No i możemy tu mieć prawidłowe ciśnienie, prawidłowy rytm, ale ten rytm nie jest do końca prawidłowy, bo po prostu czujnik źle działa. W związku z tym ostrożnie z tymi opaskami. Tak do końca one nie dają takiej stuprocentowo rzetelnej wiedzy na temat stanu naszej wydolności kardiologicznej i tak dalej. Ostrożnie z tym, bo to rzeczywiście, żeby dobrze działało, to trzeba mieć technologię kosmiczną, która jest droga, a to, co używamy, jest tanie, w związku z tym jest gorszej jakości w sensie dostarczanych danych o wysokości właśnie rytmu serca, ciśnienia i tak dalej. Ostrożnie z tym. To nie do końca jest tak prawdziwe. I mam jeszcze jedno pytanie, bo jednak muszę to pytanie zadać i psychiatrze, i komuś, kto się zajmuje też chorobami cywilizacyjnymi. Zauważyłem, że wokół tego pojęcia choroby cywilizacyjnej jest dużo nieporozumień, co właściwie jest chorobą cywilizacyjną. I widzę, że też się pojawiło tutaj w pytaniach ten wątek, czy depresja jest chorobą cywilizacyjną, czy jest czymś, co po prostu rozwój cywilizacji ujawnił, lepiej badamy. Bardzo często jest też taka opinia w tej chwili, jak się rozmawia z kolegami z różnych uczelni, kolegami, koleżankami, mówią, nigdy w życiu nie wiedziałem tyle o moich studentach, ich psychicznych problemach, ile wiem teraz. Oni przychodzą z rozmaitymi informacjami, to się też zmieniło, zmienia się społeczeństwo, otwarcie mówią, jaką mają diagnozę, jakie mają problemy. Może my po prostu tylko lepiej badamy. Co to jest choroba cywilizacyjna i czy depresja jest chorobą cywilizacyjną? Choroba cywilizacyjna to jest coś, co w większości wypadków wynika z albo niewiedzy, albo z niechęci do wiedzy. Bo tak, bo co to są choroby? To są nowotwory, to są choroby układu krążenia, to są zaburzenia psychiczne i tak dalej, i tak dalej. I teraz proszę Państwa, no okej. Na wykładach, które właśnie mam tutaj na co dzień na wsi, młodym ludziom, ja mam taki obszar właśnie, choroby cywilizacyjne, edukacja właśnie. No, problem się zaczyna od tego, że w ogóle ludzie chcą słuchać wiadomości o zdrowiu. Teraz, jeżeli chcą słuchać, to jak im to podać, żeby to było w atrakcyjnej formie, prawda? Żeby to było zrozumiałe w ogóle, bo ten język jest totalnie hermetyczny, który my jako lekarze używamy i on jest odstręczający. I teraz ja podam na przykładzie właśnie zaburzeń cywilizacyjnych charakterystycznych. Tam kardiologia, onkologia, to ja na tym się nie znam. Ja mogę powiedzieć, co się dzieje w tej chwili na przykład właśnie na przykładzie zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. To rzeczywiście jest narastający problem. I teraz tak. W tej chwili jest pewnego rodzaju taka bardzo głęboka, pogłębiona dyskusja w Stanach Zjednoczonych, że smartfon jako taki, czyli coś, co dzieciak nosi w kieszeni, całą wiedzę wszechświata, smartfon jako taki powinien być dostępny dziecku dopiero po ukończeniu szkoły podstawowej. Przedtem naukowcy, psychiatrzy i psychologowie amerykańscy uważają, że smartfon jako narzędzie powinno być niedostępne dla dziecka przed ukończeniem szkoły podstawowej. Potem po szkole podstawowej, szkoła średnia, gdziekolwiek jest,
Owszem, tak, ale 3 godziny dziennie, nie więcej. Ten pacjent, o którym tu mówiłem, to jest taka klasyka w ogóle przelecenia, w ogóle wahadła w nie wiadomo gdzie, w kosmos. 3 godziny dziennie. I teraz właśnie, media społecznościowe jako główny generator depresji, jako główny generator tych fałszywych poglądów o świecie, o własnym wyglądzie, o umiejętnościach, te nieustanne konflikty w mediach społecznościowych, które de facto są tak toksyczne, że w Stanach Zjednoczonych w tej chwili właśnie między innymi jest rozważany w Kongresie Stanów Zjednoczonych zakaz TikToka dla dzieci poniżej 16 roku życia. I to jest, proszę Państwa, właśnie to, że kiedy przed kongresem niedawno byli właściciele, pan Zuckerberg i tak dalej, te wszystkie właściciele Google, Meta i tak dalej, i za nimi stali rodzice ze zdjęciami własnych dzieci, które się zabiły z powodu właśnie tego, że media społecznościowe doprowadziły do tego, że dziecko ma głęboką depresję, ona jest nierozpoznana, ona jest, że tak powiem, nakręcana przez algorytmy mediów społecznościowych, które zamykają dzieciaków w bańce informacyjnej i gdzieś na końcu dzieciak nie ma wyjścia, on po prostu eksploduje albo właśnie... Dostaje treści tak, właśnie, których... Tak, i teraz jest właśnie dosyca. Taka dosyć bardzo ciekawa statystyka medyczna, która pokazuje na pańskie pytanie, czy to są choroby cywilizacyjne, czy nie. No, smartfon jest takim po prostu najbardziej ekstremalnym dla mnie przykładem właśnie takich zaburzeń cywilizacyjnych, bo kiedy na tej linii mamy lata, a na tej linii mamy liczbę zaburzeń psychicznych i samobójstw wśród dzieci i młodzieży, a przypomnę, że w Polsce jesteśmy numer jeden, jeśli chodzi o samobójstwa dzieci i młodzieży. Jeżeli patrzymy na linię w Stanach Zjednoczonych, bo tam jest to dobrze zrobione statystycznie, linię samobójstw i zaburzeń psychicznych, rok 2000, 2010, 2012 i nagle jest straszliwy wzrost tego. Co się stało w roku 2010, 2012? Pojawił się smartfon na rynku. I ta tendencja utrzymuje się cały czas, jest zwyżkowa. Więc na pytanie, co to jest choroba cywilizacyjna, ja odpowiadam, to jest choroba, którą jak gdyby my w ogóle nie ogarniamy na razie, że to w ogóle jest jakiś problem. No bo przecież co, na komunię nie kupię dziecku smartfona, a co? Kupię. No i... To wujka nie stać. W związku z tym, w związku z... Co? Kiedyś był rower, ale gdzie? No rower, no właśnie, rower. Więc ja odpowiadam tak, że właśnie zalecenia psychiatrii amerykańskiej w tej chwili są takie, że 0 smartfona w szkole podstawowej, potem 3 godziny dziennie max i powrót do normalnego życia za wszelką cenę. Właśnie aktywność fizyczna, rower. To są też konflikty i sukcesy w życiu codziennym, a nie na ekranie. To jest właśnie taka jasna deklaracja tych, nazwijmy, najlepszych tych czasopism naukowych amerykańskich, psychiatrycznych, dziecięcych. Wrócić do świata, gdzie można dostać w twarz piłką i jest dramat. Można przegrać z zespołem mecz rugby, bo źle grałem. I to jest dramat dla dziecka, ale dramat, który uczy. Uczy interakcji w życiu, a nie na ekranie. I to, że ta krzywa po momencie wprowadzenia na rynek smartfonów idzie tak do góry, no jest rzeczą, którą no, to wszędzie trzeba mówić, właśnie tak jak dzisiaj. Proszę to powtarzać dalej, że smartfon tak, ale to jest, to trzeba jakoś w jakiś sposób troszeczkę no, wiedzieć, że to jest toksyczne dla mózgu dziecka. To jest to blue light pollution, czyli jak dzieciak zasypia z telefonem, to ma całą korę mózgową świecącą, bo z nerwu wzrokowego, to cholerne, przepraszam za słowo, światło niebieskie z ekranu, aktywuje nie tylko korę wzrokową, ale aktywuje całą korę mózgową u dziecka, co jest pokazane w badaniach właśnie z użyciem tych sztucznych inteligencji, która zbiera dane z NMR-u czynnościowego. Że jak dzieciak zasypia, to mu cały mózg w cudzysłowie wibruje. Nie tylko kora wzrokowa. No i teraz tak, jak jest zły sen, to oczywiście zła jakość życia psychicznego, zdrowia psychicznego, bo dziecko, które, to nawet sztuczna inteligencja musi się wyspać, żeby dobrze działać, no a co dopiero dzieciak, no. W związku z tym proszę pamiętać, że choroba cywilizacyjna to nie tylko tłuste jedzenie, brak ruchu, śmieciowe jedzenie, ale to też właśnie te nowe technologie, które nowemu pokoleniu, które jest nieprzygotowane do tego wszystkiego, zalane potokiem informacji, ale nie płynącej z tego żadnej wiedzy, to jest rzecz, która te algorytmy, które trzymają dzieciaka w jakimś gronie podobnych do siebie wyżelowanych facetów albo jakichś pań z botoksem tej wielkości,
No to po prostu dziewczyny, które są u mnie w gabinecie i płaczą, że nie wyglądają tak jak na ekranie, no czy to jest życie normalne? Czas chyba zastanowić się, że jednak ekran to ekran, a życie to życie. Trzeba wrócić do tego, jak pachnie ziemia, jak się człowiek spędza pod namiotem. W tej chwili w Stanach Zjednoczonych przepisuje się na receptę wakacje pod namiotem, no, psychiatrzy dziecięcy. I ja to robię, tylko rodzice na mnie patrzą tak troszkę. Ale 2 tygodnie pod namiotem, wraca rytm dobowy. Żeby zasięgu nie było, to najważniejsze, bo inaczej to... Bardzo serdecznie dziękuję, panie profesorze. Brawo, Paweł Januszewicz.